Hejka na moim kanale. To jest ostatnia część odnośnie sweterka w dwóch kolorach. Tego sweterka, który mam teraz na sobie. Mam nadzieję, że obejrzałyście już te wcześniejsze części odnośnie rękawka, odnośnie przodu i tyłu. A teraz zobaczcie, jak wygląda on na osobie, czyli na mnie. Także zapraszam do oglądania tej części i życzę Wam miłego dziergania. Ten sweterek na zdjęciach na mnie i teraz podam, wygląda właśnie, myślę, że dość interesująco, fajnie, tak w sumie, jeżeli chodzi o jego image, to jest taki troszeczkę właśnie zimowy, ta kolorystyka przypomina nam zimę, chociaż za oknem ciągle pada, trudno nazwać tą porę roku zimą, no ale co tam, może jeszcze kiedyś zima będzie. Warto ten projekt, myślę, że sobie pooglądać, być może też wydziergać, jak będziecie miały ochotę. I jeżeli chodzi o wymiary, to długość całkowita sweterka, czyli od ramienia aż tutaj do naszego ściągacza, to jest 57,5-58 cm. Ta wełenka oczywiście jest rozciągliwa, tak? I w zależności od tym, jak się ułoży, to się troszeczkę rozciąga. Także nie martwcie się, jeżeli chodzi o te wymiary. One zawsze są takie, wiecie, luźne, że tak powiem. Nic nie jest takie, że jak już zrobisz 57, to się nie naciągnie. Zresztą po wypraniu też zawsze inaczej się sweterki zachowują. Jeżeli chodzi o szerokość, bez rozciągania, to jest tutaj pod pachami 57 cm i też on się naprawdę sporo rozciąga. Wobec czego też ten wymiar jest taki, wiecie, podany na płasko, bez rozciągania. I długość rękawa, i to jest od tutaj naszego nadgarstka aż do naszego, tutaj do szyi, do naszego dekoltu, to jest 67 cm. Tak wygląda ten rękaw. Zobaczcie, jak ja tutaj Wam pokazuję z tym właśnie długim naszym fajnym zarękawiem. Jeżeli chodzi o ilość wełenki, która poszła na ten projekt, to sweterek potrzebuje troszeczkę więcej wełenki, niż można by zakładać na taki rozmiar, ponieważ ten wzór jest taki, że tej wełenki idzie więcej niż standardowo. Jest to 12 motków tej Dropsy Alpaka Silk i teraz tak, jeżeli chodzi o kolorystykę, to jednego koloru wychodzi 5 motków, a drugiego 7. I te 5 motków mi wyszło tego koloru 14, czyli tej porannej mgły, natomiast koloru jedynki, czyli tego, który użyłam tutaj na dekolt, na ściągacz i tego, gdzie wyciągałam tą nitkę z sweterku, wyszło mi 7 motków. Także musicie to uwzględnić. Jeżeli będziecie brały inną kolorystykę, to od razu sobie uwzględnicie, który kolor będzie tym przewodnim, który będzie właśnie więcej widoczny w sweterku i tego po prostu trzeba zamówić więcej. I do tego jeszcze wyszło mi pół motka tutaj na nasz ściągacz, na naszą rękaw. Pół motka tej My Time Merino Gabour i to też trzeba sobie uwzględnić przy tym, czy będziecie z tej, czy z innej po prostu dziergać, czy po prostu sobie ominiecie ten długie zarękawie i zrobicie jakiś krótki ten tutaj ściągacz. To też sobie uwzględnicie, bo tam troszeczkę zostało mi tej czternastki, o ile jedynki chyba mi prawie nic nie zostało. Zresztą ja jedynką też zszywałam ten sweterek, bo pamiętacie, że zawsze wełenki też sporo idzie na zszywanie. Mimo wszystko sweterka, wobec czego to też trzeba uwzględnić. I a czternastki mi troszeczkę zostało, także, ale nie jestem pewna, czy tutaj na ściągacz akurat by starczyło, no ale to też kolorystycznie nie jestem pewna, czy akurat z czternastki powinien być tutaj ściągacz, a tutaj z jedynki. Ale to są takie moje drobne uwagi. No i w tej części zobaczycie, jak właśnie ten dekolt. Ten dekolt mi się bardzo podoba. On właśnie tak strasznie, to jest takie, przypomina stójkę. Wejdę bliżej.
Tak, on mniej więcej się układa. Fajnie, fajnie, w sumie taki styl narciarski trochę. Sweterek jest milutki, mięciutki, taki do otulania się, coś podobnego jak kardigan. Jest taki właśnie też w kolorystyce właśnie takiej zimowej, narciarskiej, może te zimy takie są dość dziwne, bo ciągle pada. Temperatura taka jak minus jeden to jest chyba taka najniższa, ale tak ciągle pada. I wobec czego, nie wiem, to bardziej ta kolorystyka jak przypomina mi właśnie stok narciarski, jakieś fajne, oszronione klimaty. No ale może dlatego go wyciergałam, że mi się tęskni za taką zimą. No ale w każdym bądź razie fajnie, miło, cieplutko w nim się przebywa. Oczywiście jest to najnowszy projekt, więc go długo nie użytkowałam. Mogę tylko właśnie powiedzieć tam kilka dni, nawet w taki chłodniejszy dzień w domu sobie w nim posiedziałam i też jest dość przyjemnie, ale to mówię, to też zależy jak po prostu kto lubi. Ogólnie jest bardzo milutki, mięciutki. Jestem zachwycona tymi zerkałami. Chyba na kolejny projekt w ogóle zrobimy z jakiejś takiej niepuszystej wełenki, no że zobaczymy. Bo fajnie właśnie trzyma tutaj nasz ten puszysty rękaw, to za rękawie i przy jakiejś pracy, przy dzierganiu, przy pisaniu, przy komputerze właśnie mi nie przeszkadza. Bardzo, bardzo komfortowo, milutko. To mi się akurat bardzo, bardzo podoba i ta wełenka mi się też na tym zarękawie bardzo podoba. Także zobaczcie teraz, jak wykonać te dodatkowe wkończenie tego sweterka. Jeżeli chodzi o ramiona, to pamiętamy, mieliśmy tam 28 oczek zostawionych, zarówno z przodu, jak i z tyłu sweterka na jedno ramię, tak? Na dodatkowym drucie, nie zamykaliśmy ich, mamy, o zobaczcie, tutaj na drucie dodatkowym i je tak tutaj zdzierkamy sobie tymi drutami, żeby był taki efekt na ramionach. Zobaczcie, bardzo fajny. Wydaje mi się, dlatego ważne było, żeby zarówno z przodu, jak i z tyłu kończyć tym samym kolorem, żeby właśnie tutaj później na ramionach ten kolor nam też dalej właśnie tworzył wzór. Ja skończyłam, jak pamiętacie, kolorem numer 1. Jeden rząd właśnie tutaj kolorem numer 1 z przodu i tak samo było z tyłu, kolorem numer 1 był zakończony ostatni rząd. I teraz składamy przód i tył prawą stroną do siebie, do środka, tak? Czyli tutaj mamy prawą stronę przodu, prawą stronę tyłu i tak składamy je od tutaj do siebie razem, by się łączyły. Dziergamy na stronie lewej naszego sweterka i teraz tak, dziergamy oczywiście tą samą nitką, którą mieliśmy w ostatnim rzędzie, czyli ja tutaj tą jedynką, żeby kolor się zgadzał. Bierzemy druty nasze, które dziergaliśmy, ja dziergam na 4,5 i teraz tak, będziemy przekładać, patrzcie, tutaj mamy złożone do siebie, i ten nasz drut podstawowy. I teraz ten drut lewy będziemy przekładać od przodu przez oczko z drutu jednego dodatkowego. I zobaczcie, i też przez drugie oczko z tego drugiego drutu. O, w ten sposób. I będziemy przeciągać nitkę, która jest z tyłu tych drutów i ściągniemy te dwa oczka. To jest pierwsze oczko, które mamy. Kolejne, zobaczcie, tu od przodu, chciałby się pomiziać, ok, posuniesz się kawałek, no nie możesz tu wejść aż tak na sweterek. Drut przechodzi przez oczko na jednym drucie dodatkowym, z przodu tym, i przez drugie oczko, tak samo tutaj, zobaczcie, przeciąga nitka przez te dwa oczka, ściągamy te dwa oczka na ten drut prawy, lewy, drut prawy. I później podważamy oczko wcześniejsze i przeciągamy to oczko przerobione przez to oczko wcześniejsze. Jeszcze raz. Wzięłam kamerkę pod innym kątem. Może łatwiej będzie zobaczyć, jak to wygląda pod tym kątem. Zaraz zobaczymy. Czyli tak.
dwa druty, na których mamy te oczka niezamknięte z ramion, i drut prawy przechodzi przez oczko na drucie jednym i przez oczko na drucie drugim od przodu. Zabiera nitkę, która jest z tyłu, przeciągany jest przez te dwa oczka. Te oczka są ściągnięte jako jedno na drut, który jest prawy, i następnie oczko, które było wcześniej przerobione, podważamy i przeciągamy te oczko, które teraz przerobiliśmy, i zamykamy. Może w ten sposób właśnie jest łatwiej. Tak, jeden, drugi. Nitka z tyłu, ściągamy i przez to wcześniejsze. Jedno oczko, drugie. Rami, to są moje druty, Rami. Nie wiem, czy macie kota, ale faktycznie jak w tych bajkach. Kot, druty i wełenka i zabawa. O. Mam nadzieję, że teraz może pod tym kątem też lepiej widać, jak to zamykamy. Mamy tutaj już ostatnie oczko. I przeciągamy. Ściągamy. I przeciągamy. Podważam sobie te wcześniejsze i przeciągam tą nitkę. I teraz oczywiście ucinam naszą wełenkę i przeciągam całe oczko, zamykając rząd. I teraz zobaczcie, tak wyszedł na stronie lewej, a na stronie prawej tak wyszedł nam. Wyszło nam łączenie tych naszych ramion. O, zobaczcie. Widzicie? Fajnie myślę, że to wygląda. Łączy się właśnie w tym wzorze. Bardzo schludnie. I jeżeli chodzi o dekolt, to użyję tych samych drutów 4,5, które używałam do tej pory. Tylko zobaczcie, ja mam tutaj tą żyłkę, która jest wykręcana, i ja sobie zmienię tutaj długość tej żyłki. Najlepiej na żyłkę 40 lub 60. Ja sobie on tutaj je zmienię. To jest zaleta właśnie tych drutów z wymienną żyłką. Ale jak nie macie, no to po prostu użyjcie drutów tych, których dziergaliście, albo po prostu innych, które kupicie sobie, na przykład z żyłką, żeby była długość 40, często ona się przydaje, ta długość drutów z żyłką. No albo można sobie radzić po prostu przy długiej żółce, no niemniej jednak przy dzierganiu na okrągło jest to troszeczkę problematyczne. Ja tutaj wymieniłam i teraz tak, nabiorę, miałam sobie tutaj, zrobię sobie tutaj znacznik rzędu, zobaczcie, przesunę troszeczkę, żeby wiadomo, gdzie jest początek rzędu, i nabiorę 84 oczka. Oczywiście nabiorę też tą wełenką jedynką, kolor numer 1, którą dziergaliśmy też nasz ściągacz tutaj na dole, tak żeby się właśnie komponowało, także zależy od tego, jaki macie ściągacz na dole. I przy nabieraniu muszę podważać, zobaczcie, tutaj zamknięte oczko ma taki łańcuszek, tworzy zamknięte oczka, i podważamy te oczko, biorąc nitkę od dołu, tą bliżej, o tutaj, tą bliżej prawej strony, i przeciągając nitkę wiodącą, tak? Czyli o, tutaj to z dołu podważamy i naciągamy nitkę. O, widzicie? O.
czyli tak 84 oczka nabiorę dookoła, tak? Czyli dlatego potrzebujemy drutów na żyłce, bo będziemy dziergać na okrągło, wobec czego bez szwu, wobec czego potrzebujemy właśnie, żeby druty były na żyłce. I po nabraniu będziemy dziergać ściegiem ściągaczowym podwójnym, podobnie jak ściągacz na dole sweterka, czyli dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Dlatego przy nabraniu też trzeba uwzględnić przy przydzierganiu na okrągło, żeby kończyły, zaczynając prawymi, kończyły się lewymi, tak, żeby też wzór się skacał. Zobaczcie, już dochodzę 80 do końca, tutaj przez znacznik widzę, tak? 82, 83 i 84 oczka. I nasz znacznik będzie nam wyznaczał początek rzędu i będziemy dziergać na okrągło dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Pamiętamy, że dziergając na okrągło, trochę ta żyłka jednak jest i tak na początku za długa. O, wyciągłam sobie tutaj, widzicie, jak można sobie poradzić przy dzierganiu na okrągło, jeżeli jest ciut za długa, zwłaszcza na początku, to nie ma problemu, można wyciągnąć. I tak, dziergając na okrągło, mamy dwa prawe, dwa lewe i przerabianie tych oczek jest w ten sposób, żeby było na płasko, to szczególnie prawe, żeby brać od przodu te oczko. Tak, od przodu wkładamy drut prawy w oczko na drucie lewym i zabieramy nitkę, która jest z tyłu. Wtedy jest płasko. Na płasko, nie są skręcone oczka prawe, tak? Jeżeli chodzi o lewe, to możemy je robić tak jak standardowo, albo też zabierając nitkę, która jest z tyłu, z tym, że w pierwszym rzędzie robimy je standardowo, bo tak one się układają przy nabraniu te oczka, natomiast w kolejnych już rzędach, ja zaraz pokażę, jak przerobię ten pierwszy, możemy brać tylnią nóżkę oczka, żeby też nie było właśnie oczko lewe skręcone. Czyli przerabiamy dwa prawe, dwa lewe. Zobaczcie, mamy rząd drugi. I przerabiamy właśnie prawe, tak jak mówiłam, no i lewe. Dobrze by było właśnie tutaj, zobaczcie, tą stópkę oczka podważyć i od tyłu właśnie, o, i przerobić w ten sposób. O. Wtedy też nie będzie skręcone, będzie na płasko, no ale to zależy po prostu. Ja już też się przyzwyczaiłam do takiego przerabiania i jest mi po prostu prościej, no ale mówię, żeby oczka były właśnie nieskręcone, to w ten sposób możemy przerabiać lewe. Zobaczcie, jak wychodzi nasz dekolt. Teraz przerobiłam 14 rzędów i w 15 rzędzie, tutaj mam znacznik rzędu, więc wiem, będę zamykać oczka, które są lewe. Czyli mam tutaj dwa oczka lewe między prawymi i zamknę je na lewo. Z dwóch zrobię jedno oczko. Czyli zamykam oczka lewe, przerabiając z dwóch oczek lewych jedno. I tak robię dookoła całego dekoltu. Czyli dwa prawe i tam, gdzie są dwa lewe, zamykam je, przerabiając je razem na lewo. Po przerobieniu tego okrążenia 15, zamykając tylko te oczka tutaj lewe, jeszcze jedno okrążenie przerobimy, dwa prawe, jedno lewe. I to będzie 16 okrążenie i w 17 zamkniemy, czyli 14 okrążeń jest wzorem, 2 oczka prawe, 2 oczka lewe. W 15 okrążeniu wykonujemy zamykanie oczek lewych tylko
Później w 16 rzędzie powtarzamy tylko, w 16 rzędzie przerabiamy tylko według wzoru, czyli dwa prawe i jedno lewe, bo już tu wcześniej w rzędzie zamykaliśmy te lewe. O. I w 17 rzędzie zamkniemy wszystkie oczka. Mamy początek rzędu ostatniego i zamykamy. Zamykamy przez przeciągnięcie, tam gdzie oczka prawe zamykamy na prawo, czyli mamy tutaj prawe, wobec czego pierwsze przekładamy, drugie przerabiamy na prawo i przeciągamy. Kolejne mamy lewe, więc zamykamy na lewo, czyli przerabiamy drugie to na lewo i przeciągamy przez to wcześniejsze. Tutaj znowu mamy prawe, więc na prawo i przeciągamy przez to wcześniejsze na prawo. I przeciągamy przez to wcześniejsze na lewo, więc przerabiamy oczko na lewo i przeciągamy przez to oczko wcześniejsze. Musimy pamiętać, żeby dość w miarę luźno tutaj było zamknięte. Nie możemy ściągać za mocno, żeby ładnie nam się ułożyło. Ułożył dekolt. I tak zamkniemy całe okrążenie. O, zobaczcie, tak będzie wyglądać. Przeciągam ostatnie oczko. Tutaj zobaczcie, jak mało mi zostało nitki, wobec czego przeciągam ją całą. O. Odkładam druty i już mam gotowy nasz dekolt ze stójką. Tak wygląda z bliska. Zobaczcie, tutaj takie zakończenie. I tak on się nam będzie prezentował. Oczywiście tutaj zakończymy ładnie, czyli weźmiemy igłę i tutaj nitkę zakończymy. I sweterek będzie gotowy.